O, Robert grochu narobił. Tak. Na grubego zwierza. Się trochę za wyżki sypałem, ale muszę wam to pokazać. Tak wygląda właśnie zalew Bobra Wielka. Co robisz? W trakcie rozkładania jesteśmy. Nawet jeszcze wstępu nie było, ale to wstęp zaraz zrobimy. Piękny wschód słońca. Piękny z chmurami. Coś pięknego. Jak kurde się rozkładamy. Słuchajcie, dzisiaj swoją obecnością zaszczycił mnie Robuś, mój przyjaciel. Cześć wszystkim. Aczkolwiek ja bym powiedział, że bardziej on mnie zabrał ze sobą tutaj na wędkowanie dzisiaj, jak ja jego. Za to mu bardzo dziękuję. Jesteśmy na zbiorniku Bobra Wielka. Zbiornik PZW. Ja powiem szczerze, wiem, że tutaj występuje tak zwany sumik karłowaty. Każdy wędkarz wie, o co kaman. I powiem, że ja przyjechałem właśnie po tego pewnie większość się będzie dziwiła dlaczego, ale dlatego, że jeszcze nigdy nie miałem przyjemności spróbować tego. Podobno jest bardzo, bardzo dobre mięso. Złapania nawet. Złapania. I tu nawet takie, powiem wam szczerze, sporawe te tutaj sumiki. Wiemy, bo w tamtym roku mieliśmy zawody tutaj poszły dla mnie kiepsko, nie wiem czy nawet relacja jakaś jest, chyba nie ma nawet relacji tutaj z Bobry Wielki, tam tylko była wzmianka. Niemniej jednak słuchajcie, powiem tak, wschód słońca, coś przepięknego, może kamerka trochę grać, ale o to się w tym wszystkim rozchodzi, że było przepięknie i rybnie. Tak jest. Tak, my się rozkładamy tutaj, ja będę wam pokazywał mniej więcej jak tutaj co robimy. Tutaj Robuś wrok przygotował w całości. Pęczak. Też. I się rozkładamy. Ja tutaj się skupię na czerwonym robaku, prawdopodobnie będę chciał tego sumika wyrywać. No to chyba bardziej mięsożerne, aczkolwiek nie zasilałem języka. Na co to kurde najlepiej łowić? No nic. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a my się rozstawiamy i będziemy tutaj łowić razem z Robuszem. Tak jest. Na razie. Na razie. Słuchajcie, zaczniemy od zanęty. Ja dzisiaj mam zanętę. Powiem tak, nie wiedziałem co sobie tutaj zaserwować. Mam 2 kilo gliny. Mam kilogram zanęty. Zanęta uniwersalna, leszcz, karp, płoć, lin, karaś, krąb. Czyli 8 w jednym. Dodam trochę kukurydzy. Dodam trochę białych robaków, troszeczkę pinki. Niedużo tego wszystkiego wymieszam i tak będę rzucał to na fiderka. Druga wędeczka będzie spławik, tak jak mówiłem, będziemy tutaj, ja przynajmniej będę bardziej tak pod czerwonego robaka, żeby tego sumika tutaj dzisiaj stąd wyjąć. Jak będzie, zobaczymy. Ciach, 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 no, tak jak mówiłem. Logan zanęty. Zanęta gruba taka troszeczkę. Okay. Gruba. Dodamy trochę gliny wiążącej. O. Ciach. Babkę w czapkę. Wymieszamy to teraz. Sika nie mam. Dobrze by było to
przez sito przejechać, ale dla celów sportowo-rekreacyjnych nie musi to być. Wymieszę tu dobrze. Tak. To są same czerwone dendrobenki. Tu mamy tak. Dosłownie troszeczkę pineczki. Dosłownie troszeczkę białego. Niedużo. Tak, żeby zrobić to mięśnie. Robuś ma groch. Z grochem podrzuci. I słuchajcie, jeszcze troszeczkę kukurydzki. O, też dosłownie tylko troszeczkę. To mieszamy na sucho. Robert Cwaniak, bo już w domu sobie zanętę rozrobił. Ja w sumie też mogłem. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Niemniej jednak rozrobić trzeba. O, śmieciuny. Pachnie ładnie, takim, ja mu powiem, czosnkami, ładnie pachnie. Dobra. Ciach. Pierwsze co to rozłożymy, kiderka, gruntóweczkę. O, robić, Robuś widzę zasiadł na tronie, zaraz pójdziemy do niego. Ja mam więcej roboty, widzę. Oj, nie wiem, czy mi się nie przelało. Może nie. Nie. Będzie dobra konsystencja. Jest super. Myślałem o kleju do dodania, ale szkoda kleju. Zanęta wychodzi, nie wiem czy widzicie, pewnie widzicie. Ciemna fana. Ja jestem zwornikiem. Słuchajcie, zamęt takich ciemnych. Coś poproszę. Zamęt ciemnych. Proszę gdzieś. O. Uważam, że jest. Słuchajcie, idealna. Idealna jest zanęta. Ideola. O, myślono trochę przed przegryzie. Ładnie. Dobrego zwierza. Specjalnie okay, do haczyk, grochy. Haczyk, haczyk, to jest numer 8. Od razu przymkany, no super. Tak jest. O, kurde, Robert prawie rozstawiony, a ja w czarnej idei jestem. Ale ja to wiecie, no to ja to mam, kurde, oprócz tego to jeszcze inne rzeczy do rozstawiania. O, i bardzo ładnie. Niebo, no niebo jest przepiękne dzisiaj. To jak wychodzi na tym. Ja trochę taką mam, kurde, też duszę fotografa. Troszeczkę. Woda stojąca. Koszyczek 30, nie większa. I tak myślę, że to dosyć duża. I tak jak mówiłem, dendrobenka nieduża. Zobaczymy tutaj, co to z tego wyniknie. Rzucamy na klasyka. Zarzucę chyba jeszcze do. Chociaż może na razie nie, ale jak będzie mi się chciało spać, wyjmę. Zarzucę jeszcze, bo rano wstaliśmy drugi z Robertem. To dorzucę jeszcze dzwoneczek jakiś, żeby w razie czego, jak mi oko poleci, to żebym to słyszał, ewentualnie się przebudził. No i co, słuchajcie, narzucamy, zobaczymy, co to z tego wyniknie. Zaklipsowane, rzucone i zobaczymy. Sprzęt rozstawiony. Z jednej strony mam fiderka, koszyczek 30, jak widzieliście. Zanętę też widzieliście, czerwony robak na fiderku. Tutaj też miałem na baloneczce, na sławik puścić też czerwonego, ale Robert mówi, że na razie cisza, więc próbuję na białego. Trochę podmęciłem,
fiderka zaczipowałem i teraz czekamy na branie. Jakieś tam dziubnięcia na białym robaku, dwa białe robaki dam. Na białym robaku jakieś dziubnięcia są, ale to możliwe, że to jest drobnica. Na razie czekamy. Ryba się spłaga, widać, że chodzi. Spłaga się. A czy będzie brała, to zobaczymy. Ale jest super pogoda, słoneczko wyszło. Ma być dzisiaj wiaterek delikataśny. Ma być ciepło, bezchmurnie, bezwiecznie i zobaczymy, co to z tego wyniknie. Dobrze, że parasol wziąłem i okulary przeciwsłoneczne, to zaraz sobie wyrzucę i łowimy dalej. I tak znienacka, słuchajcie, pierwsza puteczka, ale muszę, kurde, wziąć sobie, wiecie co, wypychaczka. Na białego robaka wzięła. Pierwsza puteczka taka, o, nieduża, tak jak na turośni coś w podobie, ale jest, są brania. Jest, słuchajcie, druga puteczka. Robert też tą puteczkę złapał. No można, można do wody tak. W sumie nie koliduje to do wody. Nowy gatunek się zameldował. Słuchajcie, krąpiak malutki. O! I tyle go widzieli. Skubańca. O! Słuchajcie, chciałem sumika karbowatego. Mam uśmiechniętego sumika karbowatego. Tak to wygląda, słuchajcie. Uśmiechnięty sumik. Na razie idzie do siaty, a później idzie na patelnię. Bo tak musi być niestety. Albo istety. Może być tak, żeby nie działo. Upragnionego, jak widzieliście, sumika karbowatego. Już mam, także będzie dzisiaj smażenie rybki. Niestety, co ja mogę powiedzieć, przykro, ale pod to przyjechałem. Kurczę, no nigdy nie jadłem tego sumika i będzie okazja spróbować. Wziął na pineczkę, dwie pinki miałem na haczyku, haczyk 16. Malutki, zachwał się po samą dupę. Musiałem trochę czasu stracić, żeby go, kurczę, oswobodzić z haczyka. O, nie od razu. Jakieś przynurzyło. Ale powiem tak, do puteczki ma, biorę tam bździny takie, ten spławik. Nie to zanurzą, nie to pociągną, nie to poprowadzą. A sumik, no już taki, no większy, no jak szedł, to szedł jak jastrząb w młode kaczaki. Było pyknięcie, na razie nie ma. Dobra, łowimy. Przydałby się jeszcze z jeden albo z dwa jeszcze jakieś te sumiki. To całkiem pokaźna kolacyjka by była. Ale i tak będzie. Jest i drugi. Ale skubane mają takie, kurde. Tutaj uważajcie, bo w tych, kurde, przednich płetwach strasznie ostre kolce mają. Tak wygląda sumik karłowo. Uważaj. Lecimy, bo Robert tutaj złowił stręgę całkiem sympatyczną. O kurde. Na pętach. To jest troszkę? Drobnica chodzi,
jak oszalała. Słuchajcie, taka anomalia, w sumie to Robert wykminił, bo na dużym gruncie przy samym dnie nic nie brało. Dosłownie na metrowym gruncie zaczęły całkiem ładne, sympatyczne krasnopióry brać. Właśnie Robertowi się coś zerwało, jaka spina była, ale naprawdę coś ładnego. Albo jakaś ładna płoć, albo krasnopióra. I naprawdę, słuchajcie, nie pijecie coś. A, strzeliłem. Jechało ty! No, strzeliłem. Zarzucimy może w czasie rozmowy. Coś będzie. Wcześniej łapaliśmy takie bździny. To bździny, wiadomo, no, ten spalik. A to są zupełnie inne brania. Inne brania na tym widocznym, ta ryba większa stoi gdzieś w toni. Około metra. Także nie zawsze, słuchajcie, trzeba kombinować. Nie zawsze szukamy tej większej ryby na dnie. Nie zawsze. Bo czasami ona, tak jak teraz widocznie, ona się wygrzewa gdzieś wyżej i jak spada, to daleko nie leci, to jeszcze tyle co do tego metra, to ona zejdzie jeszcze, żeby pobrać ten pokarm. Niżej widocznie nie schodzi. No taką mam teorię. Słuchajcie, tak mi się wydaje. Rzucam dalej metrowy grunt. A, i przynęta. Zmieniliśmy, Robert ma jakiś specyfik, pęczak ma, jakoś zrobiony przez siebie. Sam zrobił, później go wypytam, co on tam pewnie dupa z tyłu nie powie. Ale niemniej jednak są brania i te brania naprawdę, słuchajcie, widać, że jest to ryba większa, bo jest przynurzenia, spowika, później prowadzenia są, nie ma takich, wiecie, tych takich, kurde, jak to drobnica, bierze, taki pyknięć, jak ja to mówię, tak pyk, 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 pyk. A to jest, słuchajcie, takie powolne zanurzenia tego spowika i później prowadzenie. No widać, że to jest coś większa ryba. No i opiemy, no i złapałem tutaj właśnie z tej toni taką większą płotkę. Robciu tam ciśnie cały czas wzdręgi. To takie wam powiem 25-30. Nie, 30 to może nie mają, co? Te wzdręgi, ale 25 mają. Wzdręgi. No. No, 20-25 cm wzdręgi. Całkiem fajne wzdręgi łapie. O, i kuźwa, ty, to takie prowadzenie było, no i nic, nie ma. Słuchajcie, na szybkiego zmieniam haczyk na 12, zobaczymy, czy to jest to, czy nie. Ten zostawię, zobaczymy, widzimy się za moment. Mam ja, słuchajcie. Zdręgu się na pęczek. Kurde, ale się przemoczę. Całkiem sympatyczna, ale z ciekawości to ja ją zmierzę. Mniej więcej. Dziewiętnaście. Dziewiętnaście centymetrów na pęczak. Co to jest? Panie wzdręga, ale niewymiarowa. Niewymiarowa wzdręga. Niewymiarowa wzdręga. Do wody. Ma pęczek. Mały grunt, zobaczcie. Taki nieduży grunt, nie wiem, czy będzie widać.
Jest łódź. Łódka. Co? A nie wiem, co się wyrabia. No się trochę coś tam łapie. Branie mam, czekaj. Branie. Jest. Coś jest, nie wiem co, ale łódka. Te zdręgi mu się odeszły. Ale płotka jest, nieduża, ale jest. Zdręga, ale niewymiarowa znowu. No. No. Nie. Nawet nie ma co, kurde, mierzyć. Nie, no nie ma, ona ma 10 może. Taka ładna wzręgusia. A nie, coś tam ciąga ten pęczek. Coś pociągnęło. Spróbowało zaraz wrócić. O, właśnie wróciło. O, właśnie, o tym ja mówiłem. Następna płyteczka. Następna płyteczka. O, ale coś pięknego poszło. Nie, to tak nie działa. No, słuchajcie, znowu chyba mam branie. Zaraz pokombinujemy. Trochę z gruntem właśnie jest. Bramko. Co to będzie? Podejrzewam, że jakaś płotka znowu. Kurde, fajne te wzręgi brał u Roberta. A, za wcześnie chyba, wiecie co, zgrnąłem. A ja spróbuję trochę zwiększyć jeszcze ten gruncik, na jeszcze większym gruncie spróbować. Ja trochę, Robert, spróbuję na większym gruncie. A ty próbowałeś? Znaczy na maksa nie, wiesz, troszeczkę zwiększyłem. Zobaczymy, co teraz się wydarzy. Ale ta to mała. Strzeliłem jeszcze raz. Bo ostatnie dzisiaj branie.
tańczy. Idziemy do robrócika, bo foto wzdręga. Bo już ładną wzdręgę w miarę chwycił taka. Ja wezmę z tej strony. No kurczę. O, mam i ja. No już taka, kurde. Taka ładna, grubiutka. Grubiutka, już ładna wzdręga. No 25 cm ma. No 25 to może nie. Może nie ma, ale dwie dychy na pewno. Na pewno. I na co? Na białego? Na pinkę. Na pinkę? Tak. No i też ja na pinkę. I przyrzucam i przy ten i niech uchu, tam jakieś tam pierdoły tylko. Robuś tutaj dorwał ryby. Cały giełd, kamienie złapał. Nie, sporo było niewymiarowych ryby. Tak. Próbnie o ryba. Mamy i tam. Ale tato, ładna wzdręga ty. Która? Ta tutaj ją zobacz. No, takie złociuszka. Nie no. No. Dobra, idę zacząć. Wyjmuję teraz ja swoje ryby. Siatkę jeszcze. Idzie kierownik. Gdzie? O, na dole. Jesteś. Dobra, gdzie on jest? No ładne te sumiki. To taki grubawy, nie? No, fajnie. Dzisiaj tak. Szału nie ma. No,
To tak, słuchajcie, krótko podsumowujemy dzisiejszy wypad. Robciu tam troszeczkę złapał. Niedużo. Przeważnie z dręgi wymiarowych. Płoteczki, ja te dwa sumiki karłowate, dwie sztuki, no, sumiki zabieram. I co? No kurde, dzień spędzony miło w miłym towarzystwie. Vice versa. Jak zbiornik widzicie, bobra wielka. Nie ma tutaj, kurde, co dużo mówić. Robert wykminił, że kurde, i faktycznie roboty robił. Pęczak robił. Tak, malutki, kurde, gruncik od metra do 80 cm trzeba było co jakiś czas sobie zmieniać, bo ona się poruszała w tych rejonach, właśnie góra, wyżej, i trzeba było kombinować. Niemniej jednak na gruncie, kurde, na samym dnie słabiutko to wyglądało. Z rana było lepiej, później nic. Robert wykminił, że na taki mały gruncik i na pęczak. Było jedno ranie większe? Tak. I się spiała rybka, było coś ładnego. Może jakiś ślinek, duża płoć. Ale to pod powierzchnią było, to nie wiem. Nie wiadomo, nie widziałem. Okay. No dobra, to co? To wszystko, do następnego wyprawy wędkarskiej. Siemanko.